Monika Andrzejczak, dobry wieczór. Idą zmiany. Jutro deszcz i burze. W kolejnych dniach temperatura spadnie miejscami nawet o 10 stopni. A jeszcze w tym tygodniu prawdopodobnie wróci nawet mróz. W ciągu najbliższej doby nad Polską z zachodu na wschód przejdzie front atmosferyczny, który najpóźniej dotrze nad Lubelszczyznę i Podkarpacie. Za tym frontem napłynie chłodne powietrze, w czym swój udział będzie miał zimny wyż z nadmorza norweskiego. Tej nocy najzimniej ma być na wschodzie kraju, gdzie przy bezchmurnym niebie temperatura spadnie do około 4 stopni, a miejscami może być nieco mniej. Natomiast najcieplej na zachodzie, tam pod chmurami 8-9 stopni. Już od północy zaczną się pojawiać opady deszczu, najpierw przy granicy, a potem stopniowo do rana dojdą do Zatoki Gdańskiej, z zachodniej Wielkopolski i po zachód Dolnego Śląska. Jednocześnie od Pomorza Zachodniego będą zanikały, a od centrum po wschód będzie pogodnie. Wiatr słaby, silniejszy nad morzem i w górach. Na zachodzie powieje z południowego zachodu, a na wschodzie z południowego wschodu. Jutro najszybciej przestanie padać na krańcach północno-zachodnich. Poza tym przelotny deszcz, mocniejszy w centralnej i południowej Polsce, gdzie nawet mogą przechodzić popołudniowe burze. A w Tatrach pod koniec dnia spadnie śnieg. Słoneczna pogoda najdłużej utrzyma się na wschodzie Lubelszczyzny i Podkarpacia, dlatego w tych regionach jeszcze ciepło, do 21 stopni. Tam chmury z deszczem dotrą dopiero wieczorem albo na początku nocy. Natomiast od Pomorza Zachodniego coraz chłodniej, do tego wiatr silniejszy nad morzem, w Sudetach i w czasie wspomnianych burz. Ciśnienie już spada, jutro w Warszawie będą 1004 hektopaskale. W środę być może w tym roku przyjdą wcześniej tak zwani zimni ogrodnicy. Do zobaczenia.